Przed momentem zakończyło się pierwsze spotkanie ósmej kolejki Fortuna pierwszej ligi między Widzewem Łódź a Sandecją Nowy Sącz. Zapraszam teraz do krótkiego podsumowania tego meczu. Całe szczęście, że w przerwach reprezentacyjnych niektóre ligi w Polsce grają, no, wszystkie oprócz Ekstraklasy praktycznie. No, ktoś by mógł powiedzieć, że no, jeszcze jest Super Puchar Polski dzisiaj, przecież Legia gra z Krakowią. No, ale powiedzmy sobie szczerze, Super Puchar Polski to jest takie. No, obejrzy człowiek, natomiast zbyt dużych emocji ten turniej, ten mecz nie wywołuje. Także no, cieszę się, że Fortuna Pierwsza Liga gra. Jest co oglądać i jest co omawiać. Więc przejdźmy płynnie do tego spotkania. Widzew Łódź w poprzedniej kolejce przegrał w Niepołomicach z Puszczą 0-1, natomiast Sandecja Nowy Sącz przegrała w Sosnowcu z Zagłębiem 0-3. Już w szóstej minucie Sandecja Nowy Sącz objęła prowadzenie po golu Kamila Ogorzałego. Dośrodkowywał mu Danek, który według mnie był dzisiaj najlepszym zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz w tym meczu. I była to sytuacja niecodzienna, gdyż było to pierwsze prowadzenie Sandecji Nowy Sącz w tym sezonie. W poprzednich siedmiu kolejkach ani razu nie wychodzili na prowadzenie, nawet w Pucharze Polski im się ta sztuka nie udała, więc no, patrzyłem z zaciekawieniem na twarze zawodników z Nowego Sącza i wydawało się, że byli nieco zakłopotani tą sytuacją, gdyż no, dawno w takiej sytuacji nie byli. No i cóż tu dużo mówić, no, nie udźwignęli tego brzemienia, gdyż no, przegrali to spotkanie 2-1. Już w pierwszej połowie Widzew odpowiedział po golu Marcina Robaka, dośrodkowywał Kosakiewicz, ale już wcześniej Widzew miał dużo sytuacji, to takich nawet składnych. Dużo też było sytuacji takich no, mało ciekawych, mało efektownych, natomiast niektóre z nich były naprawdę ciekawe. Bardzo podobał mi się Kun w tym spotkaniu, nawet Możdżeń, który wcześniej może nie pokazywał się w poprzednich meczach tak dobrze. I ta pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-1. I już 7 minut po wznowieniu gry, bo w 52 minucie Marcin Robak strzelił gola numer 2 dla Widzewa i mieliśmy wynik 2-1. Asystował mu Dominik Kun, który zagrał, mam wrażenie, trochę przypadkową piłkę jednak, bo nawet Szufryn, który przez całe spotkanie było widać, że kryje Robaka, nie wiedział, gdzie ta piłka poleci. Nawet widziałem, że sam Marcin Robak nie do końca wiedział, gdzie ta piłka poleci, natomiast jego instynkt snajpera no, jakoś przyspawał go do piłki i ten przełamał palce Pietrzkiewicza, który o zgrozo. No, zagrał słabo dzisiaj. Te jego wybicia, oczywiście mówię o bramkarzu Sandecji, te jego wybicia były momentami no, tragiczne w skutkach, tragiczne do patrzenia w ogóle. No, łatwo strzelił Marcin Robak tego gola, bramkarz się nie popisał i mieliśmy 2-1. Ale jeśli ktoś myślał, że w tym momencie Sandecja się podda, no to nie tym razem, gdyż Sandecja mimo wszystko stwarzała sytuację. Bardzo dobrą zmianę dał Chmiel. Nie tak dobrą zmianę natomiast dał Rubio, czyli brat Carlitosa, tego co grał w Wiśle i Legii Warszawa. No bo Carlitos miał sytuację no, stuprocentową. No, Chmiel mu zagrał piłę z lewej strony w końcówce meczu taką, że no, wystarczyło dołożyć nogę i była brama, ale on tego nie zrobił. I mieliśmy kiks i potem w ogóle jeszcze miał faul, także no, zmiana chyba najgorsza z możliwych. Dobrą sytuację również w Sandecji zmarnował Rafael, który no, nie miał może najgorszego meczu, natomiast no, upadał dzisiaj w jakiś dziwny, prozaiczny sposób. Kilka może podań takich kluczowych miał niezłych, natomiast głównie zapamiętam go z tego kiksu. No i nie udało się Sandecji mimo wszystko wyrównać w tym spotkaniu. I wydaje mi się, że jak najbardziej zasłużenie, no te 0 punktów na ich koncie to nie bierze się z przypadku, bo nawet jak oglądałem mecz w Łodzi z ŁKS-em ostatni Sandecji, no to tam też nie popisali się zbyt efektowną i efektywną grą. Poza tym ich wyniki wskazują na to, że no, ma pewien problem ten zespół. Poza tym no Widzew też, jeśli chce jeszcze jakkolwiek włączyć się do walki o awans, no to musiał to spotkanie wygrać i na szczęście dla niego mu się to udało. Przejdźmy do plusów zawodników tego meczu.
Jeśli chodzi o widzew, no to na pewno Robak, bo strzelił dwie bramki, Dominik Kun, bo zanotował asystę i naprawdę grał dobrze. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie. Mateusz Możdżeń, który zazwyczaj mnie niezbyt czarował w grze, grając w Widzewie, natomiast dzisiaj miał kilka niezłych podań i celnych strzałów. No i Kosakiewicz, bo dzisiaj na tej prawej stronie tam latał, jak nie wiem, bardzo starał się w tym spotkaniu, nawet zanotował asystę. A jeśli chodzi o Sandecję Nowy Sącz, no to z dobrej strony pokazało się kilku zawodników. Na pewno Danek, o którym mówiłem już wcześniej, na tej prawej stronie, tam głównie w pierwszej połowie dawał dużo jakości. Chmiel, tak jak mówiłem, dobra zmiana. No i Kamil Ogorzały za bramkę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się, mam nadzieję, w Superpucharze Polski. Do zobaczenia.